bo ja pracowałam w Poznaniu w szkole specjalnej numer 102, która jako jedna z pierwszych w Polsce wprowadziła metodę Marii Montessori. I to jest szkoła, jak ktoś ma trochę do czynienia ze szkolnictwem specjalnym, to po prostu wie, że to jest jedyna w świecie, nie jedyna, ale to jest szkoła, która tą metodę po prostu prowadzi. Na koniec powiem tak, teraz mieszkam w Krzyżu, to jest tam 7 tysięcy mieszkańców. Ale jaki ważny węzeł. Tak. No i czasu w ogóle na nic nie ma. Ale my do ciebie przyjedziemy. Przyjedźcie do mnie i jeszcze wam powiem na koniec, prowadzę drużynę zuchową. Hurra!